Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj lecimy z grubej rury, bo testujemy trik z TikToka. Trik będzie dotyczył mojej twarzy, dokładnie mojej cery. Jeżeli słyszycie to pytanie, to wąski nadzoruje. Ten trik sprawi, że albo będę mieć twarz poprzecieraną na podkładzie, albo będę mieć super ciacho, albo będzie fajnie, ale... nie nastawiałabym się na to za bardzo. No ale dobrze, nie mów hop, zanim nie przeskoczysz, więc skaczemy. Zaczniemy od brwi, na które nałożę... co prawda nie pomadę tak jak ona, ale cień do brwi grubą krechą. Trzymajcie kciuki. Teraz powinien ktoś przyjść. A jeszcze trochę. Teraz biorę... nie mogę, mam siebie w podglądzie i w lusterku za dużo. Biorę chusteczkę do demakijażu i wycieram naokoło tę brew. Po pierwsze, ta metoda jest totalnie niewydajna, bo zużywa się bardzo dużo produktu. Po drugie, te brwi są totalnie różne i bardzo ciemne, a ja wolę, żeby brwi jednak były tutaj ciemniejsze, tu bardziej, bardziej jasne, bardziej naturalne, żeby w ogóle wyglądały naturalnie, a te są takie, jakby trochę ktoś mi mazakiem przejechał po twarzy, więc no 2 na 10, spróbuję je jakoś doprowadzić do stanu używalności, ale jak widzicie, to piekło dla perfekcjonistów. Dobra, lepiej nie będzie. Teraz mieszam podkład. Podkład z Eveline, który bardzo lubię, może go po prostu wyleję. I dodaję puder z Golden Rose. Wow, aż się posypało. Laska na TikToku nakładała to pędzlem, więc i ja tak zrobię. Wspaniała ciapa. No, to jedziemy. Co, mam sobie tym po oczach przejechać? Powiedzmy. Dobra, teraz czas na gąbeczkę. Mam wrażenie, że bardzo długo to trwa. Co ten puder robi temu podkładowi? No wydaje mi się, że jest na pewno bardziej matowy, może trochę bardziej kryjący. Nie wiem jak z trwałością, bo to już byłby potrzebny, potrzebne by było wiele godzin. Czuć, że on nie jest przypudrowany, więc jednak jest troszkę, że tak powiem, wilgotny. No ale nic, no wygląda to dobrze, no. Oprócz tego, że na powiekach i na i pod oczami podkład nigdy nie wygląda dobrze, to reszta wygląda dobrze. Dobra, teraz przychodzi moment, którego się najbardziej boję, bo czas na kremowe konturowanie,
Ale ta laska w ogóle psika do bronzera, nie wiem czy wodą, czy płynem micelarnym, i z tego robi taki płynny bronzer, ale ja nie lubię niszczyć swoich kosmetyków, więc tego nie zrobię. Mam taki contour stick, face shaping stick, przepraszam, z Golden Rose, więc go użyję. I wróżę pasy startowe na mej twarzy, ale zobaczymy. Więc tak, ona nakłada ten bronzer tu i tu. Ja wcale, żeby było jasne, wcale nie przyciskam tego, tej kredki. No tu i tu. Wyglądam, jakbym się nażarła Nutelli. No i dobrze, jedziemy. Ona to chyba rozklepuje gąbeczką. No właśnie. Tego się obawiałam. No nie, pędzel. Nie, żeby było lepiej. Mogę się założyć, ja już widzę, że mam dziury w podkładzie. No bo... tre... jakby jutro miało nie być. Ręka mnie boli. Szkoda mi tego pędzla, bo bardzo go lubię, a jest dość mocno eksploatowany, że tak to nazwę eufemistycznie. Czy wyglądam teraz jak wkurzona sowa z tymi kreskami tutaj? No na nosie podkładu już nie mam. W ogóle, a po co ja malowałam te brwi, skoro teraz zetrę to wszystko tym pędzlem? Wezmę mniejszy. I wydłubię sobie nim oko przy okazji. Ósma broda. One more night. Nie no, to już nie jest przyjemne. Mniejszy pędzel, jadę z nosem i z okiem. Po co ja tyle podkładu wcześniej zużyłam?
Nutella lepiej by się rozcierała. No jak widzicie, raczej ten trik nie działa. Nie wyglądam najlepiej. Mam dziury w podkładzie, brwi, jakby mi je ktoś mazakiem namalował. Czy to konturowanie widać? Nie wydaje mi się. Jedyne co widać to kreski na moim nosie. Mam po prostu kreski. Jak widać, ten trik nie działa, więc nie radzę robić tego w domu, tym bardziej jeżeli zaraz wychodzicie do pracy, bo będzie katastrofa i plamy na twarzy. A nie chcecie chyba wyglądać tak jak ja. Więc jeżeli ten test wam się przydał, jeżeli odciągnęłam was od tej szalonej myśli testowania tego triku tuż przed wyjściem z domu, to dawajcie łapki w górę, koniecznie kliknijcie subskrypcję i do następnego. Pa, pa!